Cześć, witajcie. Ja nazywam się Dabra. W dzisiejszym materiale zobaczycie konkretny odcinek, bowiem otworzymy sobie na początku paczkę za 50 tysięcy, a na koniec tak naprawdę wisienką na torcie będzie zrobienie paczki 85 plus 10 zawodników w jednej paczce, więc miejmy nadzieję. Ostatnio był Kylian Mbappé. Dla zainteresowanych, teraz codziennie na kanał wrzucam shortsy, więc jeżeli ktoś tam ma ochotę śledzić to, co się dzieje u mnie w moim klubie w FIFA, to zapraszam do subskrypcji wraz z dzwoneczkiem i przeglądania tych shortsów. Pojawiają się one dosyć często, ale tak jak mówię, na kanał jakiś materiał też trzeba wrzucić, więc bez przedłużania. Najpierw paczka za 50 tysięcy, jest multum kart specjalnych do trafienia i my właśnie jedną z nich trafiamy. Będzie to Diego Carlos. Diego Carlos, mamy walkout i ciekawe, czy w środku będzie jeszcze jakaś inna karta specjalna, co jest bardzo prawdopodobne, ale nie tym razem. Taki Diego Carlos raczej kosztuje Quicksell i też tą kartę squicksellujemy. Resztę wyślemy do klubu, ponieważ przydadzą mi się te karty po to, żeby po prostu wykonać to wyzwanie, ponieważ jeszcze go nie zacząłem robić. Dajcie mi chwilę, ja to wszystko poukładam i słyszymy się za moment. No, miejmy nadzieję, że będzie grubo. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i koniecznie klikajcie dzwoneczek przy subskrypcji, ponieważ jest dosyć mało wyświetleń, a musimy dobijać jak najwięcej, ponieważ motywuje mnie to do dorobienia lepszych filmów i przede wszystkim częstszych filmów. Pick numer 1. No i co, będzie kolorowo czy nie? Będzie Gerard Moreno. Będzie Gerard Moreno. Drugi player pick przed nami. Czy coś będzie ciekawego? No nie, teraz jest totalna kicha. Weźmy sobie Hradeckiego. Miejmy nadzieję, że przywitamy coś dużo lepszego. No i teraz trzymajcie kciuki. Otwórzmy to. Otwórzmy to i zobaczmy, co ciekawego będzie w środku. Bez przedłużania, bez żadnego zakrywania. Lecimy, zaskoczmy się potężnymi kartami. No i co? I mamy z powrotem Nico Barelle, Kyle Walker, chciałem to nagrać na shortsy, ale chyba nie warto wrzucać tej paczki, tragiczna. Tragiczna, ale no cóż, zróbmy jeszcze jakieś wyzwanie z tymi kartami. Gdzie tam trzeba przepalić overall 87? Chyba z tego będzie overall 87, mam nadzieję. No i dobra, przepalamy to, co tak naprawdę trafiliśmy. Stawiamy tylko i wyłącznie Toniego Krosa na piłkarza torba kampanii. Piłkarz do wyboru. No i tutaj musi coś się udać. Coś, tym bardziej, że to są karty tylko i wyłącznie z ligi angielskiej, najlepszej ligi światowej. Zobaczmy, co tu będzie w środku. Sissoko i Heung-min Son. Okej, fajnie. Szkoda, że nie w tej zielonej wersji. Fajnie ta karta Sissoko wygląda swoją drogą, ale bierzemy Koreańczyka, a ja tymczasem dziękuję wam. Pamiętajcie, codziennie wrzucam shortsy, więc śmiało oglądajcie. A ja wam życzę miłego dnia, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.